Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 90 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 58. Wielmoże, czy rzetelnie wydajecie wyroki, czy sprawiedliwie sądzicie synów ludzkich? Niestety popełniacie w sercu nieprawość wasze ręce odważają ucisk dla kraju od łona matki występni zeszli na bezdroża od urodzenia zbłądzili głosiciele kłamstwa trucizna ich podobna jest do jadu węża do jadu głuchej żmii co zamyka uszy aby nie słyszeć głosu zaklinaczy głosu czarownika co biegle zaklina Boże zetrzyj im zęby w paszczy Panie Połam lwiątkom się kacze. Niech się rozejdą jak spływające wody, niech zwiędną jak trawa przy drodze. Niech będą jak po ślimaku ślad, co po drodze się rozpływa, jak kobiety płód, niech nie widzą słońca. Zanim ich ciernie w krzak się rozrosną, niech powiew burzy go porwie, póki jest zielony. Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę. Myje swoje nogi we krwi niegodziwca, a ludzie powiedzą, uczciwy ma nagrodę. Doprawdy jest Bóg, co sądzi na ziemi. Przed nami trzy kolejne rozdziały księgi Syracha zbioru mądrościowego nauczania. Przeczytajmy księgę Syracha rozdziały od 10 do 12. Mądry władca swój lud wychowa. A rządy rozumnego będą odznaczały się ładem. Jaki władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki zwierzchnik miasta, tacy i wszyscy jego mieszkańcy. Król bez wykształcenia zgubi swój lud, a dzięki rozsądkowi władców zaludni się miasto. W ręku Pana jest władza nad ziemią, i we właściwym czasie wzbudzi on dla niej odpowiedniego władcę. W ręku pana spoczywa powodzenie męża. On o sobie prawodawcy udziela swej chwały. Z powodu żadnej krzywdy nie miej żalu do bliźniego i nic nie czyń pod wpływem zuchwalstwa. Pycha jest obmierzła panu i ludziom, a także niesprawiedliwość uważają za przestępstwo. Panowanie przechodzi z narodu na naród z powodu krzywd, bezprawia i bogactw. Dlaczego pyszni się ziemia i popiół, skoro za życia jeszcze wyrzuca swe wnętrzności? Długa choroba szydzi z lekarza, a kto dziś królem, jutro umrze. Gdy człowiek życie zakończy, otrzyma w dziedzictwie zgniliznę, bestie i robaki. Początkiem pychy człowieka jest odstępowanie od pana, gdy odstępuje jego serce od swego stwórcy albowiem początkiem pychy grzech a kto się jej trzyma zalany będzie obrzydliwością dlatego pan zesłał przedziwne kary i takich doszczętnie wytracił pan wywrócił trony władców a na ich miejscu posadził cichych pan wyrwał z korzeniami narody a na ich miejscu zasadził pokornych pan spustoszył krainy narodów i zniszczył je aż do fundamentów ziemi Wyrwał je z nich, wytracił, a pamięć o nich wymazał z ziemi. Nie dla ludzi stworzona jest pycha, ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty. Jakie pokolenie jest godne czci? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest godne czci? Bojący się Pana. Jakie pokolenie jest godne pogardy? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest godne pogardy, przekraczający przykazania. Wśród braci godzien czci jest ich zwierzchnik, a w oczach pana ci, którzy się go boją. Czy to bogaty, czy godzien sławy, czy biedny, chlubą ich bojaźń pańska. Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu, ale mądremu. I nie godzi się szanować człowieka grzesznego. Zwierzchnik, sędzia, władca są poważani, ale żaden z nich nie jest większy od tego, który się boi Pana. Słudze mądremu służyć będą wolni, a mąż rozumny na to nie będzie szemrał. Nie mędrkuj, gdy masz wykonać swą pracę i nie przechwalaj się w trudnym położeniu. Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważany, a nie ma chleba. Dziecko, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj się zgodnie ze swą wartością. Tego, kto grzeszy przeciw samemu sobie, któż usprawiedliwi, i któż będzie poważał tego, kto hańbi swe życie? Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy. A bogaty dzięki swej zamożności. Poważany w ubóstwie o ileż bardziej będzie poważany w bogactwie. A kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie taki w ubóstwie. Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między możnymi. Nie wychwalaj męża z powodu jego piękności, ani się nie brzyć człowiekiem z powodu jego wyglądu. Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodycze. Nie chlub się szatami, które cię okrywają, a w dniu Twej chwały nie bądź wyniosły. Zdumiewające są bowiem dzieła Pana i zakryte sprawy Jego przed ludźmi. Wielu władców usiadło na ziemi, a ten, o którym nikt nie pomyślał, nosił koronę. Wielu panujących bardzo zelżono, i ludzi sławnych wydano w ręce obcych. Nie gań, dopóki nie zbadasz. Najpierw się zastanów, a potem czyń wyrzuty. Nie odpowiadaj, dopóki nie wysłuchasz, a w środek słów nie wpadaj. Nie wadź się o rzecz, która ci nie jest konieczna, i nie mieszaj się do sporu grzeszników. Dziecko. Nie bierz na siebie zbyt wielu spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie będziesz bez winy. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając, nie umkniesz. Nie jeden pracuje, trudzi się i śpieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle. Nie jeden słaby potrzebuje pomocy, brak musił i obfituje w biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, Wydźwignie on go z jego poniżenia i podniesie mu głowę, a wielu zdumieje się tym, co go spotkało. Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. Dar Pana jest zapewniony bogobojnym, a Jego wola zawsze się ziści. Nie jeden się wzbogacił mozołem i chciwością, a oto Jego udział w nagrodzie, gdy powie: Znalazłem odpoczynek i teraz mogę się żywić moimi dostatkami. Nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze. Trwaj w swoim zawodzie i bądź mu oddany, a w swojej pracy zestarzej się. Niechcie w podziw nie wprawiają czyny grzesznika. Ufaj panu i wytrwaj w swym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach pana prędko i niespodzianie wzbogacić ubogiego. Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych i prędko on sprawi, że zakwitnie jego błogosławieństwo. Nie mów, czego potrzebuję i jakie dobra będę miał odtąd. Nie mów, wystarczam sam sobie i jakie zło może mnie odtąd spotkać. W dniu pomyślności zapomina się o przykrościach, w dniu zaś przykrości nie pamięta się o pomyślności. A dla pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci oddać człowiekowi według jego postępowania. Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt, a przy końcu życia wychodzą na jaw czyny człowieka. Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym, gdyż poznaje się człowieka dopiero u jego kresu. Nie wprowadzaj do swego domu każdego człowieka. Różnorodne są bowiem podstępy oszusta. Jak kuropatwa na przynęte w klatce, tak serce pysznego. Jak szpieg wypatruje upadku, podając dobro za zło, przygotowuje zasadzkę i najlepszym twym postępkom przygania. Od iskry stos węgli zajmuje się ogniem, a człowiek niegodziwy czyha na krew. Strzeż się człowieka złego, bo knuje niegodziwości by nie sprowadził na Ciebie hańby na zawsze. Przyjmij obcego do domu, a wtrąci Cię w zamieszanie i oddali Cię od Twoich najbliższych. Jeśli masz dobrze czynić, zważ komu czynisz, a będziesz miał wdzięczność za Twe dobre czyny. Czyń dobrze bogobojnemu, a otrzymasz nagrodę. Jeśli nie od Niego, to od Najwyższego. Nie będzie dobrze temu, kto w złu przebywa, ani temu, kto nie udziela jałmużny. Dawaj bogobojnemu, ale nie wspomagaj grzesznika. Dobrze czyń pokornemu, a bezbożnemu nie dawaj. Odmów mu swego chleba, a nie dawaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą. Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, któremu wyświadczyłeś gdyż i u Najwyższego budzą od grzesznicy, wymierzy on też karę bezbożnym. Dawaj dobremu, a nie wspomagaj grzesznika. Przyjaciela nie poznaje się w pomyślności, wróg zaś nie ukryje się w nieszczęściu. W pomyślności nawet wrogowie są człowiekowi przyjaciółmi, a w nieszczęściu oddala się nawet przyjaciel. Nie wierz nigdy Twemu wrogowi. Jak bowiem spisz śniedzieje, tak i jego przewrotność. Chociażby się uniżył i chodził schylony, uważaj na siebie i strzeż się go. Bądź względem niego jak ten, co wyczyścił zwierciadło, a poznasz, że do końca pozostało zardzewiałe. Nie stawiaj go przy sobie, aby cię nie odepchnął, a sam nie zajął twego miejsca. Nie sadzaj go po twojej prawej stronie, aby nie szukał twego krzesła. Dopiero wówczas zrozumiałbyś mowy moje, a z powodu słów moich doznałbyś wyrzutów Któż się litować będzie nad zaklinaczem ukąszonym przez żmiję, i nad tymi wszystkimi, którzy się przybliżają do dzikich zwierząt? Podobnie nad tym, który przestaje z grzesznikiem i bierze udział w jego grzechach. Przez pewien czas pozostanie z Tobą, a jeśli się potkniesz, nie wytrwa. Wróg ma słodycz na wargach, a w sercu zamyśla wtrącić cię do dołu. Wróg łzy będzie miał w oczach, a jeśli znajdzie sposobność, niesyty krwi będzie. Jeżeli przeciwności przyjdą na ciebie, znajdziesz go wtedy pierwszego przy sobie i niby pomagając, podbije ci piętę. Głową potrząsać będzie, klaskać rękami, wiele potrzeptywać i zmieniać wyraz twarzy. Za moment przeczytamy fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 18, wersety od 1 do 27, opisujący wydarzenia związane z pojmaniem Jezusa, jego przesłuchaniem przed Sanhedrynem oraz zaparcie się Piotra. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, Pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra. Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun, razem ze strażnikami żydowskimi, pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra, czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Anna wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego, czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc, nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł, czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył. I zaraz zapiał kogut. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.